pomysł na kolekcję jest troszeczkę taki przewrotny, ponieważ kolekcja jest w zasadzie cała czarna z elementami czerwieni. Ja zawsze lubiłem pastele, lubiłem takie mocne, jakieś takie bladości, błękitny. Natomiast w tym roku troszeczkę przewrotnie pomyślałem nad tym, żeby zrobić to bardziej takie mroczne, ale jednocześnie pokazać fajne konstrukcje, bo czerń zawsze jest szlachetniejsza na wybiegu. Czerń jest taka... dla projektanta to jest wyzwanie, bo zrobić kolekcję w czerni i żeby ona dobrze wyglądała, to jest naprawdę kawał roboty. No, dlatego chciałem troszeczkę tak się pochwalić tym, co potrafię zrobić i stąd taki pomysł, czerwień. Inspiracja to jak zawsze u mnie jest kobieta. Kobieta, która podróżuje, kobieta, która znajduje się w różnych sytuacjach. Mam nadzieję, że to będzie widoczne, bo myślę, że każda kobieta jest w tej kolekcji w stanie wybrać sobie jedną rzecz, którą może tak po prostu wziąć z wybiegu i przytulić do swojej szafy. Na tym powinna moim zdaniem polegać moda. Kolekcja jest w zasadzie całodzienna, ale też wieczorowa, bo pojawiają się stroje w zasadzie takie lunchowo-obiadowe, już można to nazwać. Również koktajlowe, ale też wieczorowe i czerwony dywan. Ja lubię taki miks, bo moja bohaterka przemierza cały świat. Ona wstaje rano, zakłada coś takiego, co powoduje, że buduje w sobie emocje. Potem rośnie napięcie, przechodzi w koktajl, a wieczór, gala, czerwony dywan to jest to zwieńczenie dnia mojej bohaterki. I myślę, że to też będzie widoczne w kolekcji.